Kanye West został pozwany. Jego postać od lat budzi kontrowersje, jest odbierany naprawdę różnie i nie brakuje najróżniejszych konfliktów z jego udziałem, które później również często lądują na drodze sądowej. Obecna sytuacja dotyczy Donda Academy, czyli prywatnej szkoły chrześcijańskiej założonej przez artystę. Placówka znajduje się w Simi Valley w Kalifornii i została założona w 2022 roku. Ogólnie mówiło się jakiś czas temu, że szkoła była zamknięta, a później jej działalność miała zostać wznowiona. Oprócz tego w dzisiejszym odcinku Trippie Redd został oszukany, Future i Metro z nowym rekordem na 2024 rok, Ken Carson zapowiada nową muzykę, J. Cole odpowiada na diss Kendricka Lamara, prawie straciliśmy kolejnego rapera, sędzia atakuje prawników Young Thuga i piąta rocznica śmierci Nipsey'ego Hussle. Subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, obserwuj nasze social media i lecimy z materiałem. Kwiecień zaczynamy bardzo mocno z nową trasą Real Ragers, na której poczujesz bardzo mocny, świeży klimat, który króluje na obecnej scenie. Mocne, ciężkie, rage'owe bity, specjalna oprawa wizualna i motywy, którymi charakteryzują się występy największych artystów, chociażby z Opium. Ostatnio graliśmy w Łodzi i Katowicach, a jeszcze w tym tygodniu widzimy się w Krakowie i we Wrocławiu, więc nie możecie zabraknąć. Do tego 19 kwietnia widzimy się w Warszawie, a 20 kwietnia w Gdańsku na finale, na którym znajdzie się specjalny gość, Fimi Guerrero, czyli jeden z najmocniejszych undergroundowych artystów z UK, którego mogliśmy słyszeć we współpracy z Lansing Fo czy Domem Corleo. W Krakowie i we Wrocławiu bilety dostaniecie tylko na bramkach, a bilety na Warszawę i Gdańsk znajdziecie w opisie. Rok temu wraz z nurtem Jersey Club wlecieliśmy z dedykowaną trasą, na której pojawił się MC Vert. MC Vert to producent z New Jersey, który odpowiada za beat do Just Wanna Rock od Lil Uzi'ego. Tak teraz mamy dla was właśnie Real Ragers w odpowiedzi na obecne trendy. To trasa przygotowana z czystej zajawki. Nurt spopularyzowany przez takich artystów jak Playboi Carti, Ken Carson, Yeat, a nie brakuje też spinających się dopiero na szczyt raperów, takich jak właśnie Fimi Guerrero czy Hard Rock. Więc jeszcze raz sprawdzaj wszystkie linki w opisie. W związku z Donda Academy i udziałem Kaniego w projekcie pojawiły się mocne kontrowersje. I już tłumaczę wam, o co chodzi. Jeden z byłych pracowników szkoły, Trevor Phillips, i nie chodzi tutaj o tego Trevora z GTA 5, jasno stwierdził, że pan West dokonał tam różnych nadużyć i miał przykładowo plany na wprowadzenie więzienia do szkoły i zamykania uczniów w klatkach. Do tego dzieci miały być ubrane w strój zaprojektowany przez Kaniego. No oczywiście mundurki w prywatnych szkołach to nic złego, no ale wiecie, gdy dochodzi do tego przymusowe golenie głowy na łyso, no to robi się już mega nieprzyjemnie. Je miał także pozwalać sobie na różne traktowanie osób ze względu na kolor skóry i jest też oskarżony o promowanie antysemityzmu oraz złe traktowanie pracowników otyłych w tej szkole, których miał nawet zwalniać ze względu na ich wygląd. Kanye miał też zamiar mocnego krytykowania i wejścia w konflikt ze społecznością LGBTQ+, i twierdził, że jest to, uwaga, część planu kontrolowania ludzi stworzonego przez Billa Gatesa. Oskarżono go też o wypłacenie $2 milionów zebranych na rzecz szkoły i przeznaczenie tego na podróż do Francji, a konkretnie Paryża. Trevor Phillips twierdzi również, że Kanye groził mu m.in. pobiciem, jednakże chwilę później miał stwierdzić, że da mu kolejną szansę i się rozmyślił. A, no i przed tym zatańczył ten oto taniec. W oskarżeniu są też inne kontrowersje oraz wzmianki antysemickie, a Phillips domaga się co najmniej $35 tysięcy odszkodowania. Jeśli przyłączyliby się do tego inni pracownicy Donda Academy, no to chyba bez problemu wywalczyliby dużo większą kwotę. Sprawa jest bardzo kontrowersyjna. Wszyscy jednak znamy Kaniego, no i wiemy, jak wyglądają jego częste odklejki. Jedni powiedzą, że to głupoty, no ale prawda jest taka, że takie sytuacje w przypadku jego osoby są akurat całkiem prawdopodobne. Chociaż wszyscy chcielibyśmy, aby okazały się one nieprawdą. Ciekawe, jak sytuacja rozegra się dalej. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Trippie Redd padł ofiarą oszustwa. Gość został serio masakrycznie wyrobiony. Chodzi o to, że po zrobieniu kilku, dokładnie dwóch testów na ojcostwo, okazało się, że nie jest ojcem dziecka, którego uznawał za swojego syna. W listopadzie 2023 roku pochwalił się zdjęciem dziecka, którego nazwali wraz z matką St. Michael White, a imię częściowo miał właśnie po Trippim. St. Michael to też nazwa projektu, epki, która została wypuszczona w tym samym czasie, gdy urodziło się dziecko. Podczas jego niedawnej rozmowy z DDG, czyli raperem, któremu jakiś czas temu urodził się syn, Trippie ujawnił, że nie jest ojcem dziecka. Zrobił dwa testy na ojcostwo, no i okazało się, że został oszukany. Ze względu na urodziny dziecka odwołał także trasę, no i zrobiło mu to poza tym wiele szkód na psychice. Powiedział, że w tamtym momencie w jego życiu wiele rzeczy z nim pogrywało i czuł, że nie miał siły nawet na udział w trasie koncertowej. Trippie kupował dziecku ciuchy, trzymał je na rękach i wychowywał jak swojego syna, no i potem dowiedział się, że to nie jego dziecko. No a jeśli już o Trippie rozmawiamy, no to postanowił zrobić dość ciekawą rzecz, mianowicie przemalował całą swoją chatę na Florydzie, wartą jakieś $7,5 miliona na czarno. W chacie ma 9 sypialni, boisko do kosza, pokój z pianinem, no i łóżko warte $30 tysięcy. Jako że temperatury są tam czasem serio hardkorowe, to jestem ciekaw, jak mu tam będzie grzało przez tę czarną farbę, no bo na pewno nie będzie kolorowo. Future i Metro Boomin, tak jak się spodziewaliśmy, zaliczyli naprawdę mocny debiut, jako numer 1 na Billboard 200 z wynikiem 251 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Projekt We Don't Trust You na ten moment jest najlepszym debiutem, jeśli chodzi o 2024 rok, no i zobaczymy, czy coś będzie w stanie to przebić. Do tego pojawił się kolejny trailer, no i rozpoczął
zaczęła się promocja drugiego albumu We Still Don't Trust You, który debiutuje już w ten piątek, 12 kwietnia. Jeśli projekt będzie tak mocny jak poprzednik, no to czekam bardzo mocno. No a 11 kwietnia, czyli dzień przed albumem Future i Metro, dropi im Ken Carson, który zapowiedział na ten dzień jeden ze swoich najlepszych, no i najbardziej wyczekiwanych numerów, Overseas. Przemocny beat, który w połączeniu z głosem Kena zrobił coś niesamowitego. Jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o nowym beefie na linii Kendrick Lamar versus Drake oraz J. Cole. Drizzy zdążył już odpowiedzieć, określając się mianem Goata, twierdząc, iż wie, że nie ma nikogo lepszego niż on. Zdania były podzielone, ale widziałem, że większość stała przy Kendricku, uważając jego wersy na Like That za bardzo dobre, a porównując ich twórczość, po prostu Kendrick wypadł zdaniem większości lepiej. Tym razem odpowiedział jednak J. Cole, który w piątek wypuścił projekt Might Delete Later, który składa się z 12 tracków. Jest tam kilka znanych ksywek, takich jak Gucci Mane czy Central C, a ostatni utwór, czyli 7 Minute Drill, jest poświęcony częściowo właśnie Kendrickowi. I J. Cole przewinął tam, że pierwsze utwory K-Dota to klasyki, a te ostatnie to zwykłe gówno. Oprócz tego wytknął mu rzadkie wypuszczanie muzyki oraz powiedział, że gdyby nie zaczepka w jego stronę, no to nikt by o nim nie mówił. Jest to akurat dość odważne stwierdzenie, no bo o Kendricku przecież nie trzeba rozmawiać cały czas. I to nie jest chyba żaden wyznacznik dobrego rapera, jego muzyka praktycznie zawsze się broni i tu nie chodzi o klaut, tylko o poziom, zresztą J. Cole sam to powinien wiedzieć. Oprócz tego trzeba przyznać, że była to godna odpowiedź na Diss, bo Drake jak na razie oprócz publicznej wypowiedzi nie podjął rękawicy przy Majku. Szacun dla J. Cole'a za podjęcie tematu, no i zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Dzieje się sporo, no i na to liczyliśmy. J. Cole oficjalnie wycofał się z beefu. Wiemy to z jego ostatniego występu, na którym wspomniał, że odkąd rozpoczęła się ta cała akcja, to nie mógł spać w nocy. Powiedział, że jest dumny ze swojego projektu, z wyjątkiem jednej części, jaką jest właśnie numer 7 Minute Drill. Z jednej strony fajnie, że kłótnia się jakoś zakończyła, ale z drugiej jest bardzo mocny niedosyt. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Rod Wave, czyli 25-letni artysta, który swoim ostatnim projektem zrobił naprawdę dobre liczby, został aresztowany. Wszystko to za sprawą strzelaniny przed barem Sonic Sports w Sankt Petersburgu na Florydzie. Aresztowano go za podwójne posiadanie nielegalnej broni i amunicji, a policja po przeanalizowaniu sprawy stwierdziła, że został aresztowany niesłusznie. No i po tym zwolniono go z aresztu. Na nagraniu widać muzyka, który nie bierze udziału bezpośrednio w strzelaninie, no i po prostu ucieka z miejsca zdarzenia. Nic dziwnego, ranne zostały 4 osoby i był tam naprawdę niezły dym. Nadal trwa śledztwo w tej sprawie i aresztowano już 3 inne osoby, 20, 21 i 24-latków. Okazało się, że w samochodzie Roda nie znaleziono broni, no i w zasadzie nic nielegalnego tam nie było. Policja miała go też wcześniej uznać za przestępcę, który widnieje w kartotece. Chodziło zapewne o to, że nosił ukrytą broń w 2017 roku, co zostało uznane za przestępstwo, ale później zmieniono to na wykroczenie. Na szczęście jego prawnik wszystko ogarnął. No i dobrze, że nic mu się nie stało w tej strzelaninie, bo w sumie niewiele brakowało, a stracilibyśmy kolejnego świetnego artystę. Sprawa jak tagam, jak ostatnio mówiłem, może potrwać nawet i do 2027 roku. Oczywiście nie musi się tak wydarzyć, zależy to od wielu czynników, aczkolwiek dopłynęły do nas nowe informacje z rozprawy, a w zasadzie od sędziego, który stwierdził i w zasadzie pospieszył prawników Tagera, że muszą pracować szybciej, bo inaczej sprawa będzie się przeciągać i będzie to najdłuższy proces w historii stanu Georgia. Powiedział, że jeśli proces nadal będzie się tak dłużył, to zarządzi rozprawy w soboty i w niedzielę. Dowodów, często tych bezsensownych, jest tam naprawdę sporo. Świadków też jest od groma, więc praca prawników naprawdę nie jest taka prosta. No i sędzia sam pewnie doskonale o tym wie. Oprócz tego pojawiło się nagranie, na którym Tager wygląda w sumie na jeszcze większego niż poprzednio, no i ewidentnie siedzący tryb życia ma na niego duży wpływ. Tak, zobaczył też swoją mamę na sali sądowej i przekazał jej, aby nie płakała podczas rozprawy. Niestety wiele osób wątpi w jego wolność i są ku temu w zasadzie konkretne powody, zatem łzy matki nie są niczym dziwnym. Dajcie znać, co myślicie na ten moment o całej sprawie Tagera. Nipsey Hussle zginął dokładnie 5 lat temu. Jest to niewiarygodne, ale ten niesamowicie utalentowany raper i przede wszystkim postać warta naśladowania, jeśli chodzi o pomaganie ludziom czy wpływ na kulturę, zginął 31 marca 2019 roku w wieku 33 lat. Został zastrzelony na parkingu swojego sklepu Marathon Clothing na South Central w Los Angeles przez 29-letniego Erika Holdera, który został skazany na wyrok od 60 lat do dożywocia. Wszystko to za sprawą zatargów między tą dwójką, co niestety nie skończyło się tylko na słowach, a przestępca odebrał życie Nipsiemu. 33-letni raper był w tamtym momencie swojego życia szczęśliwie zakochany i prowadził swój legalny, dobrze prosperujący biznes, który stanowił ważny punkt w południowej stronie Los Angeles. Do dnia dzisiejszego wiele osób bardzo mocno przeżywa śmierć Nipsiego. Sklep Marathon był miejscem, które symbolizowało ciągłe biegnięcie do celu, nie poddawanie się w swoich marzeniach, akceptowanie porażek i celebrowanie zwycięstw. Rest in peace Nipsey. Była to strata nie tylko dla rapu, ale również całej hip-hopowej kultury i społeczności. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do zobaczenia za tydzień.